Cześć, tutaj Jeżyro i metody na przeszkody. W tym odcinku pokażę dwie nowe dla mnie techniki na wariata i może i dla was, w tym jedna taka, którą jeszcze nie widziałem, żeby ktoś pokazywał, więc zapraszam. Swing na wariacie, co można zrobić tutaj? Rozkuśtanie w przód i ważne, żeby biodra były cały czas w przód. Ręce nie są symetrycznie, ale biodra, żeby były przód. I w ten sposób. O, i by nie było, bo nie zadzwoniłem. Ale biodra cały czas prosto padle do kierunku pokonywania przeszkody. I to zapewnia to, że jest się stabilnie i można przód, tył się rozchuśtywać, pomimo że ręce są, nie są w linii bioder. I dlatego tutaj bardzo jest ważna stabilizacja w tułowiu, żeby pomimo że ręce wykręcają i by chciały, żeby się biodra obróciły na bok, to kontrujemy i rozkuśtujemy się przód, tył. Teraz druga technika na wariata pod tytułem myślałem, że się nie da. Ale generalnie jak myślę, że się nie da, to biorę i sprawdzam, czy się da. No i teraz zobaczycie, jak wygląda technika, na którą ja od samego początku istnienia wariata się zastanawiałem. Ale potem skrócili te uchwyty i gdzieś w głowie uznałem, że się nie da. No więc zobaczcie teraz, czy się da. Taka technika na wariata, którą ja nie widzę, żeby ktoś na Runmagedonie pokazywał. Samemu mi się wydawało, że jednak te drążki są za krótkie, żeby złapać dwoma rękami. A tu się okazuje, że w zasadzie bez problemu się da, i to po pierwsze. A po drugie, to kombo, które mamy tutaj z killer plankiem, to wręcz ułatwia sprawę, bo jedna ręka jest zostawiona na desce, druga łapie pierwszy uchwyt. Można sobie zrobić ładny zamach w bok i już na pierwszy chwyt wariata, dokładając drugą rękę, ma się taki zamach, że się sięga dużo dalej i na trzy ruchy elegancko można to zrobić na sucho, bo gdyby było na mokro, nie będę się wymądrzał na mokro, bo na mokro wariata nie przechodziłem jeszcze. Teraz jak łapać te uchwyty? Są dwie szkoły. Pierwsza ręka, która sięga, albo łapie na dole, albo łapie na górze. Ja łapię na dole i za chwilę powiem, czemu łapię na dole. Dlaczego łapię na dole pierwszą ręką, w tym przypadku lewą? Bo mam pełne miejsce na górze, żeby dołożyć drugą. Jednocześnie, jakbym nie był pewien swojego chwytu, no to właśnie wtedy jest ta druga szkoła, że lepiej jest złapać wyżej, bo nawet jakby ta ręka zaczęła zjeżdżać, no to nie zdąży zjechać, zanim dołożę drugą. Ale jak łapię tak, to tutaj na dole troszkę trudniej będzie złapać, bo mniej miejsca jest. Więc ja wolę dlatego pierwszą rękę dawać niżej. To były moje tipy na wariata. Troszkę inne techniki niż te, które widziałem do tej pory. Powodzenia na tej przeszkodzie i do zobaczenia na trasie.